Z całą pewnością najważniejszą komnatą, najważniejszym pomieszczeniem w ciągu reprezentacyjnym drugiego piętra Zamku Krakowskiego w czasach Zygmunta I była izba nazywana pod głowami. Nazwa bardzo prosta, mówi właściwie o tym elemencie, który wyróżniał spośród wszystkich innych komnat. Chodzi mianowicie o strop, niestety niezachowany do dzisiaj. To ogromna strata. Osnową, można powiedzieć, kompozycji były figury geometryczne, ośmiobok, czworobok i równoramienny krzyż. I w te figury geometryczne były wprawione rozety przynajmniej dwojakiego rodzaju, mniejsze i większe. Ale to, co zwracało uwagę wszystkich odwiedzających Zamek Krakowski, było prawie 200 głów ludzkich rzeźbionych w drewnie. Zachowało się do dzisiaj 30. Ikonografia tego stropu trudna jest dzisiaj do rozszyfrowania, skoro mamy do czynienia tylko z niewielkim procentem przedstawień, które tworzyły niewątpliwie jakąś przemyślaną całość. Strop dopełniony był ideowo fryzem rozciągającym się poniżej. Fryz ten zachował się do dnia dzisiejszego w formie bardzo mocno zniszczonej. Dzisiaj widzimy fragmenty oryginalne w ogromnym stopniu dopełnione w czasie konserwacji i rekonstrukcji w okresie międzywojennym i w latach 90. XX wieku, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, jaka jest ikonografia przedstawień. Tematem fryzu jest alegoryczny wywód ukazujący życie ludzkie na podstawie niezwykle interesującego, bardzo popularnego w XVI-wiecznej Europie, zarówno wśród uczonych humanistów, jak i wśród władców europejskich, traktatu o charakterze zasadniczo moralnym, który przypisowano greckiemu filozofowi działającemu w kręgu Sokratesa. To dzieło, które znane jest pod oryginalnym tytułem Kebetos Pinax, było tłumaczone zarówno na język łaciński, jak i później na wiele języków rodzimych. Owo dzieło idealnie wpisywało się w nurt, który nazywamy humanizmem chrześcijańskim. Otóż, co prawda, mamy do czynienia z dziełem pogańskiego filozofa, który opisywał, jak człowiek powinien postępować, aby osiągnąć mądrość, a następnie szczęśliwość wieczną, ale owa narracja, rady i ostrzeżenia, które zawarte były w dziele Kebesa, idealnie przystawały do wskazań moralnych chrześcijańskich. Otóż zarówno strop sali poselskiej, jak i dopełniający go fryz tworzą, można powiedzieć, idealną ilustrację humanizmu chrześcijańskiego. Za pomocą obrazów zaczerpniętych z grecko-rzymskiego pogańskiego antyku przekazywano treści w istocie chrześcijańskie. Wskazania, jak należy żyć, jak należy unikać ślepych dróg, niebezpieczeństw, pułapek, które są zastawiane przez przyjemności życia. Owe wskazania miały prowadzić człowieka od narodzin aż do śmierci, a ukazane w stropie sali poselskiej głowy można interpretować jako wizerunki tych, którzy po życiu przeżytym zgodnie ze wskazaniami zarówno starożytnych filozofów, jak i wskazaniami Nowego Testamentu, osiągnęli szczęśliwość wieczną.